Ja tak króciutko chcę powiedzieć. Może pierwszą rzecz powiem, że długo mnie nie było, żeby rozwiać wszystkie jakieś w ogóle, nie wiem, pytania, zastanowienia się. Po prostu zrobiłam sobie reset. Zrobiłam sobie długie wakacje. Po prostu to najlepszy czas jakby dla mnie. Zaczęłam prawdziwie żyć. Prawdziwie. Tak realnie, normalne, prowadzące życie domowe, wyjazdowe też. Po prostu to mnie wzmocniło, ubogaciło. A dzisiaj chcę tylko powiedzieć takie krótkie słowo, dzisiaj na uwielbieniu, że pamiętaj, że jestem Bogiem obietnic. Może jest tu parę osób, którzy gdzieś w jakiś sposób coś powierzyli, jakby z Bogiem rozmawiając, zaufali Mu w jakich różnych sprawach, dziedzinach, finansach. Teraz już wymyślam finansach i w ogóle w różnych rzeczach. I po prostu zawiedli się, tak jakby się zawiedli na tym, bo długo dość czekają na jakieś sprawy, dość długo. I te sprawy nie są jeszcze do końca rozwiązane. A dzisiaj ja przychodzę ze słowem, ci mówię, że bądź wierny, bo Bóg jest wierny. Bóg jest wierny i w odpowiednim czasie, jakby też nazwę to, zabierzesz żniwo tego, co oczekujesz, co wymaga czasu. Bóg jest Bogiem obietnic i nie zapominajmy o tym. Amen.